No to co, moi drodzy, mamy początek listopada, dosyć wilgotną pogodę i co najważniejsze bez przymrozków, tak więc czas poszukać uszaka bzowego. Las dosyć mało przyjemny, takie typowe nizinne, jak ja to mówię, habazie. No ale zobaczymy, no wiem, że tutaj te uszaki wtedy rosły, uszak bzowy jest grzybem jak najbardziej jadalnym. Jest, no w Europie nie jest zbyt często zbierany, ale na przykład dużo częściej jest zbierany w, i bardziej ceniony jest w kuchni azjatyckiej pod nazwą grzyby mun, tak się nazywają. No właśnie odpowiednikiem, polskim odpowiednikiem grzybów mun są właśnie uszaki bzowe, czyli Auricularia auricula judae. Inne nazwy to ucho Judasza, judaszowe ucho, ucho bzowe, właśnie uszak bzowy. Jest tych nazw kilka. Jak sama nazwa wskazuje, rośnie głównie na bzie czarnym, ale również na innych drzewach liściastych, na przykład na akacji. Bardzo rzadko, wyjątkowo na drzewach iglastych również. Ja osobiście chyba jeszcze nigdy nie spotkałem uszaka bzowego, który rósł poza drewnem bzu czarnego. Rośnie przeważnie na drzewach martwych lub bardzo już osłabionych. No i są. Mamy uszaka bzowego. Tutaj te owocniki nie są jeszcze niestety zbyt duże. Tak wygląda ucho bzowe. Jest takiej galaretkowatej konsystencji. Od góry jest taki zamszowy, od dołu bardziej skórzasty. Tu od dołu jest oczywiście taka warstwa, że tak powiem, zarodnikonośna, zarodnionośna, coś takiego po prostu. Tam są wytwarzane zarodniki. Na dole jeszcze. Wszystko bardzo młode. Generalnie uszak bzowy jest grzybem całorocznym. Pod takim względem, że po prostu rośnie on całym rokiem. Ale no, ma dwa wymagania. Proste dwa wymagania. Po prostu musi być wilgotno i bez przymrozków. Po prostu muszą być dodatnie temperatury i on sobie jak najbardziej poradzi. Nie ma on zbyt wyrazistego smaku ani zapachu, ale jest ceniony ze względu na swoją konsystencję, taką chrząstkowatą, chrupką taką. No konsystencja jest jak najbardziej właśnie ciekawa i właśnie ze względu na tą konsystencję są te grzyby cenione. Tak jak powiedziałem, w Europie nie są zbyt często zbierane, ale właśnie dużo częściej zbierane i dużo bardziej cenione są w kuchni azjatyckiej. Tak więc co, trzeba ich teraz troszeczkę poszukać. No słuchajcie, bywają okresy, że ten uszak bzowy rośnie naprawdę gromadnie. Tak jak miało to miejsce właśnie 4 lata temu, jak potrafiłem ich nazbierać całe wiadro. No tutaj no jest sporo, bardzo dużo takich młodych. Tutaj żadnych nie będę zbierał, niech one sobie podrosną jeszcze. No zobaczymy, może jakieś większe się uda znaleźć. Tutaj zobaczcie kolejne takie fajne uszaczki. Te również no niestety jeszcze nie będą się nadawały do zbioru, a ten na przykład już się nie nadaje do zbioru, tak samo jak ten już też jest taki, no widać, że no swoje lata świetności już ma za sobą. Przejdziemy sobie kawałeczek dalej, bo tu już z daleka widzę na tym złamanym w pół bzie
Piękne uszaczki bzowe. Są już troszeczkę większe. Niestety również zasuszone. I tutaj ciekawostka. Takie już trochę zasuszone uszaki bzowe, lub nawet bardziej jeszcze zasuszone. Przy mokrej pogodzie, jak spadnie deszcz na przykład, albo po prostu zrobi się wilgotno, one wracają do swojej pierwotnej konsystencji. Tak więc to też jest taka dosyć fajna ciekawostka. No tu mamy fajne uszaczki bzowe tu na dole, ale no te są już też takie dosyć niestety starawe, już trochę no kiepska jakość. I teraz mi się przypomniało, że wyjaśniłem jeden człon nazwy, czyli uszak bzowy. Bzowy, bo przeważnie rośnie na bzie czarnym, ale nie wyjaśniłem, dlaczego uszak. Chociaż tego myślę, że nie muszę wyjaśniać. Wiadomo, że chodzi o kształt i jak najbardziej się z tym zgodzę. No bo widać, że one no taki kształt mają, właśnie takich uszek. Tak więc nazwa jak najbardziej adekwatna do wyglądu i występowania tego właśnie grzybka. Tutaj bardzo ładnie wysypała rozszczepka pospolita. Również bardzo fajny, ciekawy grzyb, ale o nim kiedy indziej. Dzisiaj jest o uszaku bzowym, tak jak już wcześniej wspominałem. No tak oto wygląda, no jest... No tak oto wygląda od wewnątrz owocnik. Też niestety już w dosyć słabej jakości. Ale mniej więcej tak wygląda. Jest taki pomarszczony, taki żyłkowany trochę. A od zewnątrz jest taki zamszowy. No a tutaj obok mamy z kolei owocniki młodsze. Szkoda ich w ogóle zabierać, no bo są bardzo małe. Zostaną do podrośnięcia. I przyjdę po nie za kilka dni. No i słuchajcie, tutaj mamy świetny przykład, bo tutaj mamy również uszaki bzowe. A ciekawostka polega na tym, że nie jest to gałązka bzu czarnego, tylko gałązka czeremchy. Tak więc fajnie, że też udało się znaleźć taką ciekawostkę. Dobra, mamy w końcu troszeczkę w lepszej kondycji owocniki. Tak samo tutaj. Tutaj również od góry. I tutaj zobaczcie, bardzo ładne gniazdo. Fajnie, fajnie. I tu jest u góry jeszcze masa takich malutkich uszaczków. Tam dalej jeszcze. No i słuchajcie, tak już na zakończenie, w ramach jeszcze kolejnej ciekawostki, mamy tutaj akację. I widzimy, że na tej akacji również ten uszak bzowy rośnie, tak jak, co by się zgadzało z tym, co mówiłem wcześniej, że właśnie na przykład na akacji te uszaki mogą rosnąć i te uszaki są bardzo ładne. I tu jeszcze u góry